Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na challenge'u do 2700. Moi drodzy widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale z dwa odcinki temu grałem z gościem, który rozwalił mnie 8 razy z rzędu, no i mamy wszystko jasne. B2R z Indii jest już zablokowany. Prawdopodobnie, tutaj jeden widz fajnie mi napisał w komentarzu, za co dziękuję, że prawdopodobnie używał do tego sztucznej inteligencji. No i cóż, wszystko jasne, ranking niby jest zwrócony, ale 2660 chyba zaczynamy z tego rankingu, więc szukam sobie przeciwnika, choć tutaj jest... Nie, moi drodzy, 2692! 2692! Więc sorry, zwrócili fajnie ranking, 32 oczka. No i jedziemy. No jeszcze jakbym zrobił 8 oczek w poprzednim odcinku, to byłoby już 2700, moi drodzy. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Gramy z arcymistrzem o rekord. O rekord gramy z arcymistrzem. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj wybijamy na C5. Przeciwnik gra skoczkiem. Ok. Wieża C1. No i lecimy z tematem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj pionek zbija na D5. Ok, hetman D2 i odbijemy sobie po prostu tutaj skoczka. Skoczek wchodzi, dobra, zbijamy. Pytanie, czy tu... Nie, no zawsze sobie to pytanie zadaję. W końcu muszę to sprawdzić. I goniec na D3 bardziej chyba trzeba zagrać, chociaż taki ruch też jest ciekawy. Nie, no, goniec D3, żeby nie było takiego posunięcia, muszę zrobić roszadę. No właśnie ta kolejność, muszę sprawdzić tę kolejność w wariantach. I tutaj, tu grozi wzięcie piona. Już muszę się jako tako tutaj niby bronić, ale D6. Czy zrobić roszadę, on zbije, ja przepcham, tak. To też jest jakaś myśl. Nie, no zrobię tak, zrobię takie posunięcie. Ha, tu nie mogę zbić. Muszę tak i odbić tutaj. No dobra, wyszło to w fatalnej wersji dla mnie. Muszę sprawdzić dokładnie, jak to grać, ale zdążyłem zrobić roszadę. Tyle, że w takiej wersji mało przyjemnej dla mnie tutaj. No, arcymistrz mnie ustawił. Jak już brakuje odrobinkę, to jednak zagram tak. Jeżeli zagra tu, ok, ja mam... Ups. Podstawiłem. Wieża D2. Jeszcze taki ruch mam. Nie chciał zbijać hetmana. O kurczę. Ale mnie porobił. Dobra. Poddaję. Jednak to nie jest takie proste, ale spróbuję rewanż oczywiście, bardzo chętnie. Odrzucił wyzwanie, byłem dla niego za słaby. 2686. Walczymy, moi drodzy. No już jak minimalnie. Słabo zagrałem, bardzo słabo debiut rozegrałem. To się przyznaję bez bicia. No ale, odcinek nie trwałby pewnie 4 minuty, więc jeszcze troszkę. Mam nadzieję, że... to się w końcu ułoży po naszej myśli. Dobrze, cały czas przeciwnik jest wyszukiwany. No już ten challenge jest bardzo, bardzo blisko. Wymaga to tylko rozegrania z dwóch, dobrze. No zobaczcie, cały czas trafiam na GM-ów. No dobra, okej, ja się z tego bardzo też cieszę. Na spokojnie, obrona królewsko-indyjska. Tutaj bronimy. B4. Ja się dziwię w sumie, dlaczego pozwalają dojść do B4. Przeciwnicy. A3 na spokojnie. Tak. Tak. Poświęcił. Wow. To było mega odważne albo ideowe. Jakość więcej. Tyle, że...
Tak, zagrajmy, bo jak tu, to zbiję sobie tu. Albo nawet tam mogę dziabnąć. Okej. Dziabnę tu, tu i pionka wezmę, tylko że tym nie wyjdę. Dobra, gram F3. Zachowam tego gońca po takim posunięciu. Tego skoczka nie chcę za bardzo zbijać. Dobra, zbiję tego skoczka mimo wszystko. I zrobię roszadę. Taki ruch to tu. Słuchajcie, mam jakość więcej. Pytanie, czy to wystarczy, co nie? Bo on gra tutaj bardzo odważnie, bez tej jakości, tak dosyć intuicyjnie. No tutaj zagram to posunięcie. Tutaj to mam taki fajny ruch, skoczek E4. Zagram tu, żeby trzymać skoczka i wieża C7. Z jakąś konterką. Poleciałeś mi z ruchem E4. Chcesz tu otworzyć. Aha, zbijesz tu, zbijesz tu. Dobra, niech będzie najpierw atak na gońca. Takie posunięcie jeszcze przecież mam fajne. Ale kurczę, dobrze zagrał. Tak, tak i tak przecież mogę. Chyba że on odbije tu. To wtedy może mieć tam słabość na G7. Tam wieża już sobie spogląda. Czy ja mogę tak? Chyba mogę. No to mój drogi, mam bicie takie. I tam wchodzę z matem. Nie wchodzę z matem. Chodzę. Zbijam. On gońcem nie może zbić. Musi to hetmanem dziabnąć. Dwie wieże na dwa gońce, słuchajcie. No i idę tutaj. Wygrałem. Wygrałem, moi drodzy, z arcymistrzem. 2696. Szukam z nim rewanżu jak najbardziej chętnie. I nowej partii. 2696. Słuchajcie, z arcymistrzem mamy zwycięstwo. Ajajaj! Co tu się porobiło? Jest dobrze. Jest dobrze. Ta partia, skupienie było, ale on poświęcił tak bardzo odważnie. Zwykle ja to robię. Dobra, szukamy sobie, słuchajcie, kolejnego zawodnika. No i mamy mistrza FIDE i walka o uzyskanie tego naszego challenge'u w końcu. Znowu będzie królewsko-indyjska. Zagramy jeszcze raz to samo. No tutaj to w ten sposób. Od razu sobie zaatakujmy. H3, żeby nie było tu skoczka żadnego. I DF4 chcemy dążyć. F4. To jest też ciekawe. Wezmę tego. Tak. Skoczek H5 w sumie tu ma fajne prześwity. To był zły ruch. No właśnie, to był zły ruch, panie Krzysztofie. Niestety muszę tak. Skoczek wjedzie, no to wieża gdzieś tutaj, co nie, do długiej roszady będziemy dążyć. Strzałka tu, to strzałka pionkiem. Ale myśli przeciwnik. Możliwe, że E5 jakieś, albo tak. Dobra, muszę chyba w ogóle tu zagrać. Jakieś strachy na lachy, może... Aha, tutaj jeszcze atakuje. Dobra, porobiło się ciekawie, bo teraz tutaj grozi i grozi... Wow. Tego nie widziałem. Ale zaraz. Jak tu, to on tu, co? Jakbym zrobił roszadę. Dobra. Robię roszadę. Hetman zbija na G4. Ojejku, tu. Przecież ja podstawiłem figurę. Hetman zbija na G5. Tak. Hetman zbija na G5. Ajajajajaj.
Mata dostaje, dobra. W ogóle partia kompletnie nie wyszła. Spróbuję rewanż. Ła, znowu się wszystko oddaliło. Dobra, skup się, Krzysztof, bo jest blisko. Cały czas jest blisko. Skoczek E2. Ciekawe. Okej. No dam tego szacha tutaj, skoczkiem wejdę i to zbiję, zostawię sobie parę gońców. Okej. Oto taką pozycję czarnymi chyba każdy by chciał brać w ciemno, mi się wydaje. Długa. No, kulturalnie tutaj gończykami. Trzeba się poprzestawiać. No C5, podważymy to. Tak. Aha, możesz teraz zbić. Tak po prostu, tak zwyczajnie. Ale ja wejdę na D2. No, zobaczcie, przeciwnik czuje respekt. Tak, zagrajmy na tego pionka. A po wybiciu już będzie ok. Goniec łapie dobrą tutaj. A no właśnie. A teraz zagram sobie tak. On nie może się tym ruszyć. Skoczek tu, to goniec. Tu, tu. Tu sprowokujemy G4, żeby mieć taki ruch. Ale nie, on przecież G4 tutaj, no to ja i tak mam tutaj bicie, skoczek nie może się ruszyć. A szybkie jest zagranie takie. Jeszcze C3 w jego tutaj wydaniu można próbować. Ale ja wtedy zdwoję. Przejdę królem tu. Będzie potrzeba, ok. Ok, no to muszę chyba po prostu H6. Żeby nie było G5. Zdwojenie. Przejdę tak, żeby mieć strzałkę. No i tutaj taki ruch grozi. On królem na F2 zagra, ale to mogę tu, on tu. Tak, jeszcze spróbujmy, bo tutaj to... A, po prostu będziesz chciał zbić, tak? Ok, tak. Jak tutaj, to tu. Możliwe, że trochę przesadziłem. Że stracę pionka. Nie wziął nawet tego. Taki ruch grozi. Dlatego trzeba będzie to zbić po prostu, grać na różnopolowe gońce. Trochę mi się słabo to podoba. A nie, no dobrze, tam zagramy sobie. Jakoś pionka z kosza, ale ten pionek jest do wzięcia. No tak, to nie jest proste nigdy. Tak, to taki remisik na szczęście. Szkoda, bo dobra była poza. Ale jeszcze oczywiście pogramy kilka ruchów. No tak, 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 tak. Tutaj będzie ewidentny remis. Trzeba zaproponować, wiadomo. No i gramy z nim jeszcze raz. Okej. Okay.
Tak, tym razem. Jest dobra odpowiedź C5. Tutaj wszystko jest znane. No a 4 niech będzie. Skoczek tutaj jest taki nieprzyjemny. Trzeba będzie tak wrócić. H3 by się przydało. No właśnie, H3 by się bardzo przydało tutaj. O, a nawet tak mnie próbujesz oszukać. No skoczek H3 niefortunnie, ale bronić tu muszę. Tutaj skoczek, dobra, roszada. Goniec w ogóle E2 chyba będzie dobry. Goniec E2, skoczek pójdzie tu, ja wezmę tam pionka. A nie, on się tak broni. Dobra, skoczek F4. Tu już bicia nie ma, tak można spróbować. Może taki ruch nawet. Chociaż skoczek G5 też było ciekawe. Tam walnąć, coś też poatakować. No pozycja na pewno jest a taka skomplikowana nieco. Trochę się dzieje, tu grozi wybicie, ok. A to zawsze pionkiem mogę odbić. Tutaj chyba H3, bo jeżeli tu, to zbijam pionkiem, więc tego nie tracę. H3, żeby nie było tu wjazdów już żadnych. Spoko. Wieża A3 tutaj. Trochę manewrowania mamy. Dobra, tak, bo coś czuję, że tu chciał coś kopnąć. Może sam bym tu kopnął. Okej, tak muszę. A tu podstawiam. Chyba, że zbijesz tego. To, a, jeden pionek. Co takiego końca? Tak sobie tłumacz, Krzysztof, nie? Ale... tutaj bardzo ważna partia, to jest bardzo ważna partia. Okej, tak próbujesz tu mnie przytrzymać, dobra. Ma to sens. Niech będzie tak. Kurczę, nawet tak muszę chyba zagrać. Tak mi jakoś tu ten skoczek F4. Na G5 byłoby, jak wiadomo, lepiej. Teraz to już wiem. Bicie, bicie. Tutaj czy wieża H8? No tak. Zbijesz? Pewnie tak. I potem tu. Wieża A3. Chyba niepotrzebnie. No bije tu goniec. No co tam, tak zagram? Chyba tak, w ogóle, żeby trzymać pole G4. Jak zbijesz, to tutaj mam cię. Grozi wzięcie gońca. Nie mogę otworzyć wieży. Trochę przy... ojej.
A. Kurczę, on ma 8 sekund. Ale fart na czas. 2,699, no nie! Fart był, ale... Rewanż? Coś tam wypuściłem, ale kurczę, co za partia. 2,699, nie, tylko nie to. Słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie ostatnia partia, jest bardzo ważna, jak widzicie oczka brakuje, no sobie jak zejdę do 2600 to naprawdę to będzie jakiś skandal, ale dobra, gramy na razie. No tak i tak. No dobra, tu wzmocnimy to. Skoczkiem wybiję. Co tu się wyprawia, słuchajcie, w tym challenge'u? No E3 musi, albo goniec E3, bo tu celuje. Bo skoczek w sumie C2 też. Tak, spróbuję szarpnąć pionka. To myślę, że dobry ruch, bo ten pionek będzie potem dużą słabością. Hop. Dobra, ciap, ciap. I tutaj gońca chciałem sobie na G4 wstawić. Może nawet jakieś F5. Skoczka szybko. No to F5 sobie zagrajmy. Wiadomo, że jakieś takie rzeczy można grać, ale on coś poświęci. Dobra, skoczek musi wchodzić do gry. No tak, tak, to do przewidzenia było takie posunięcie. No dobra, tutaj, no myślę, że... No właśnie, co ja myślę? Hetmana wstawimy tu, bronimy bardziej. I teraz wieża F8. Królik wchodzi, co? Hetman tu. Nie za bardzo bym chciał skoczkiem tu jakiś wjazd, będzie trzeba spróbować wymienić. Skoczek atakuje. Jak zagram tu, to mi tu zagrasz. Widzę to. Dobra, wieżę F8. Próbujemy wymienić wieżę. Nie chcę. Teraz mogę tak, bo ten ruch już nie działa. A co ja w ogóle... Aha, dobrze, teraz mogę hetmanem i tym. Okej, okay, tutaj będziesz chciał grać. Chyba tak. Jak tak, to tak może. Tak i tak grozi. Aha, możesz tu wybić, kurczę, ale tak i tak będę groził tam, dobrze. Tu grożę wjazdem. No to szach. I wieża H8. Moi drodzy! To jest koniec partii. To jest koniec partii 2,707. 2,707. Challenge, moi drodzy, zakończony. Oj, długa droga to była. Powiem tak, challenge zakończony, więc już nie będę tu raczej nagrywał tych moich zmagań. Lecz powalczę o jak najwyższy ranking, jak najbardziej z tym 2700, ale już nie chcę was tym zamęczać, więc myślę, że niebawem będziemy rozpoczynać speedruna kolejnego dłuższym tempem, na spokojnie. Takie są plany, ale też chciałbym tutaj wrócić troszeczkę do analiz partii. W ogóle mam propozycję, jeżeli ktoś dotrwał do końca odcinka,
Dajcie znać w komentarzach, jakie partie byście chcieli zobaczyć. Podsyłajcie linki najlepiej, ale bardzo ciekawych partii. Nie chciałbym takich przeciętnych. Znaczy, ja uważam, że każda partia jest wartościowa, ale no wiadomo, jest partii miliony, a nie zdążymy wszystkich. Cóż, dziękuję kibicom, którzy nie wątpili. I dziękuję tym, którzy wątpili. To też napędzało, mobilizowało. Mamy challenge zrobiony, więc jest pięknie. Jestem bardzo szczęśliwy. W końcu jedna rzecz zamknięta. Pozdrawiam serdecznie Was, drodzy widzowie. Do zobaczenia.